Szczęść Boże, coś Wam powiem. Zaglądamy dzisiaj do Betanii, która była dla Jezusa oazą przyjaźni. Oddalona mniej więcej 3 km od Jerozolimy, oddzielona od niej ogrodem oliwnym. Była jednym z tych rzadkich miejsc, gdzie Jezus radował się i oddychał zawsze świeżą atmosferą życzliwości, gościnności i przyjaźni. Ten dzisiejszy tekst jest także słowem o kontemplacji. Kontemplacja to przypatrywanie się, rozważanie, szczególnie i mający wiele wymiarów rodzaj modlitwy. Jest to przecież spoglądanie w wierze na Chrystusa. I przykład tego spoglądania mamy zapisany w Marii, która usiadła przy nogach Mistrza, by chłonąć każde Jego słowo. Takie siadanie przy nogach nauczyciela było normalne, bo każdy uczeń chciał być blisko. Jednak dziś słyszymy, że to uczyniła kobieta, co było pewnym łamaniem zasad. Jezus nic sobie z tego nie robi, nie zabrania, ale raczej pokazuje, że to, co On głosi, to nauka dla każdego. Nikt nie może czuć się wykluczony, o ile pragnie posiąść wiedzę. Kontemplacja jest rozkochaniem się człowieka w Bogu. Chrystus przecież szedł przez swoje ludzkie życie cały rozkochany w swoim Ojcu. On mówił, moim pokarmem jest pełnić wolę Tego, który mnie posłał. Miłość Jezusa do swojego przedwiecznego Ojca wyrażała się również w tym, że nieraz całe noce spędzał na modlitwie. Bóg chce, abyśmy Mu w miłości oddawali samych siebie. Jak mówi Sobór Watykański II, człowiek jest jedynym stworzeniem na tej ziemi, którego Bóg chciał dla niego samego. Dlatego nie może odnaleźć się w pełni inaczej, jak tylko poprzez bezinteresowny dar samego siebie. Papież Jan Paweł II w swojej pierwszej encyklice napisał, że człowiek będzie dla samego siebie istotą niezrozumiałą, jeśli nie objawi mu się miłość przez duże M. Jeśli nie spotka się z miłością, jeśli jej nie dotknie i nie uczyni w jakiś sposób swoją. I to jest ta najlepsza cząstka, którą wybrała Maria. A Marta? Nie możemy jej odbierać jako obojętnej, bo ona chciała słuchać, ale liczne usługiwanie, jak to jest napisane, na to jej nie pozwalało. Wszystkie obowiązki odciągały ją od skupienia się na samym gościu. I my to doskonale znamy. Chcielibyśmy więcej się modlić, lepiej znać Pismo Święte, wiedzieć więcej, mieć głębszą wiarę, ale owe liczne usługiwanie nam na to nie pozwala. A później chodzimy pełni pretensji do wszystkich niestety. Tym wszystkim jest jednak jedna bardzo ważna wiadomość, która wiąże się z naszym zaangażowaniem, a zawarta jest w odpowiedzi Jezusa. Maria wybrała najlepszą cząstkę. Odpowiedź Jezusa jest pełna zrozumienia dla Marty i wskazuje jej, że niestety aktywność i służba mogą człowieka oddalić od postawy słuchania słowa. Jeśli nie słucham, to także nie wiem, czy moje działanie jest odpowiednie, a może jest przesadne. Warto więc znaleźć dla siebie takie miejsce, a właściwie czas, który będę mógł nazwać Betanią, by stał się dla nas oazą przyjaźni z Jezusem i słuchaniem Go całym sercem.